Na tym filmie z finansów pokażę Wam, jak można ustalić wartość rezydualną, czyli taką wartość, jaka może się pojawić z jakiejś inwestycji w okresach kolejnych, przyszłych, i nazywana jest to tak zwana wartość rezydualna z angielskiego jako końcowa, czyli często ona jest liczona w niektórych wariantach jako wartość likwidacyjna majątku trwałego plus samo zapotrzebowanie na kapitał. Tylko że w niektórych zadaniach nie ma możliwości ustalenia, ile wynosi ta wartość likwidacyjna czy suma zapotrzebowania. Mamy zupełnie podane inne dane i trzeba ustalić, ile w przyszłości będą warte kolejne przepływy pieniężne na podstawie wymaganej stopy zwrotu, jako tej stopy dyskontowej, i tego, jak w kolejnych okresach będą rosły średniorocznie przepływy pieniężne. Dlatego ten wzór, który ja tutaj pokazuję jako taka zwykła prosta suma, nie zawsze jest możliwy do wykorzystania. I tu znalazłam, powiem Wam, takie zadanie, w którym bardzo sprawnie można obliczyć wartość rezydualną w przypadku, gdy mamy podane przepływy pieniężne, znamy stopę zwrotu, jak również wiemy, w jakim tempie będą rosły kolejne przepływy. Wzór, który tutaj Wam podaję, może Wam przypominać sposób ustalania ceny akcji, kiedy podana jest dywidenda, wzrost, obiecywany jest wzrost wartości tej ostatniej dywidendy i wiemy, jaką wymagamy stopy wzrostu. Ten sam wzór możemy zastosować do obliczenia tutaj wartości rezydualnej, i jeżeli wiemy, że G to jest u nas średnioroczne tempo wzrostu naszej dywidendy, czyli tutaj ostatniego przepływu, i mamy podane, jaką ostatnio w tym czwartym roku, tu akurat jak analizujemy cztery przyszłe okresy, wiemy, jaka będzie wymagana stopa zwrotu, to my w tym momencie będziemy mogli ustalić, ile te przyszłe cash flowy, czyli przepływy pieniężne, tutaj mamy FCF, będą wynosiły w okresie przynajmniej 5, 6 i tak dalej okresie. A więc podstawiając do tego wzoru, mamy podane, że ostatni przepływ wynosi 500, bo tu jest N jako ostatni w okresie prognozowanych przepływów pieniężnych, 1 plus nasza stopa wzrostu w przyszłości co roku, z roku na rok te przepływy będą rosły o 2%, wymagana przez nas stopa średniorocznego zarobku i znowu jeszcze raz nasze G, czyli średnie tempo. To, co nam wyjdzie na końcu, możemy to rozumieć jako wartość tych wszystkich kolejnych przepływów, jakie mogą się pojawić w przyszłość. Ponad czwartą tutaj akurat obserwację. I jeżeli wszystkie przepływy są liczone w tysiącach złotych, ten przepływ też jest liczony w tysiącach złotych. Ale oczywiście do interpretacji najlepiej jest zamieniać na bardziej czytelną, zrozumiałą jednostkę, czyli 5,1 miliona złotych. Jest to dla nas wartość rezydualna, którą bardzo sprawnie możemy zinterpretować. Czyli można krótko powiedzieć, że wszystkie kolejne przepływy pieniężne, które się pojawiają po czwartym okresie trwania naszej inwestycji, są warte 5,1 miliona złotych.